to jest co prawda tylko 2 tygodnie, natomiast zaplanowaliśmy szereg zorganizowanego wypoczynku w tym roku, więc przede wszystkim bazujemy na półkoloniach. Półkolonie ogólnodostępne będą się odbywać w PSP numer 2 w Opolu. Do tego mamy półkolonie sportowe w PSP 11, mamy półkolonie z funduszu antyalkoholowego, również PSP 11, no i mamy 2 turnusy półkolonii dla dzieci z Ukrainy. Jaki będzie przebieg poszczególnych tych turnusów? Jakie dzieci będą miały okazję również nie tylko do tego, by pobawić się na sportowo, ale także skorzystać z innych atrakcji zimowego wypoczynku? Przede wszystkim mówimy o tych półkoloniach ogólnodostępnych w tej chwili. One będą miały w swoim programie, zawierają odskocznie, kręgle, oczywiście ścianka wspinaczkowa, plus zajęcia judo równolegle na zajęciach, plus wiadomo wycieczki i korzystanie z atrakcji miasta Opola. No i oczywiście wiadomo, że zapewniamy na każdym turnusie śniadanie i obiad. Myślę, że w bardzo dobrych warunkach. Do tego standardowo wykwalifikowana kadra, czyli nauczyciele międzyszkolnego i ośrodka sportowego. Oczywiście każdy wypoczynek zgłoszony do kuratorium, plus dodatkowe atrakcje, także myślę, że ta oferta jest naprawdę bogata i interesująca. Na wakacjach już z takiej oferty MOS-u również korzystały dzieci z Ukrainy. Tak, i kontynuujemy program ukraiński, 2 turnusy po 45 dzieci, które będą miały również 2 półkolonie. Myślę, że to jest mocne wsparcie dla tych dzieci, które no, ze względów wiadomo wojennych u nas przebywają i wymagają takiej potrzeby. Ile łącznie dzieci przewinie się przez ferie organizowane w tych różnych formach, tak jak Pan mówi, w MOS-ie? No, licząc wstępnie, myślę, że ponad 200 osób na pewno.